Dobra, kto chce przedstawić pierwszy swoje argumenty? Ja póki pamiętam, to tak. Od początku do godziny 15 szwendałem się z Patrykiem. Potem szwendałem się po szkole w kolejności następującej: toaleta, pokój chimiko, sala gimnastyczna, znowu toaleta. Potem połaziłem na górze, byłem na chwilkę na dworze, ale po prostu sobie poszedłem wtedy od kuchni i to spotkałem właśnie Patryka. Widziałem jeszcze tam na dworze Miłosza i Karola, wróciłem do tej kuchni i potem znowu powtórzyłem tę rundkę z toaleta, pokój chimiko, sala, toaleta i o 18.10 już byłem w jadalni. I tyle. A ktoś może potwierdzić to, że tam od 18.10 byłeś? Może miałeś czas też, żeby... W pewnym momencie był Michał z kimś. No właśnie z nim. To była 18 chyba już 30 i on tam faktycznie siedział. Ja już tam siedziałem. Aha. Ja dopiero o 18.50 przyszedłem, więc... Tak średnio. No to teraz Michał, ty padaj. Dobra, sytuacja wygląda następująco. Jak zawsze na początek siedzę sobie przy wodospadach. Potem wychodząc patrzę, jak Jarek i Miłosz się biją na schodach. Podchodzę do nich, tak się skradam powoli, Jarek do mnie podbiega, że dokładnie coś w tym stylu. Potem odbiegają, patrzę, Karol wychodzi z zamku, nie? No to ja do zamku, myk, a potem Karol za mną. I to jest moment, w którym do końca rundy Karol mnie praktycznie nie odstępuje na krok. Chociaż w sumie mam lepsze pytanie. Nim zaczniemy wszyscy podawać alibi, to może kto ostatnio i kiedy widział Kacpra oraz Wojtka? Ja tylko na początku rundy od razu. Ja tak samo chyba. No, też na początku. Ja ich w ogóle nie widziałem. Podobnie jak Michał. Znaczy na pewno, nawet sekundkę nie widzieliście, nie na przykład w szkole czy... Ewentualnie na początku wychodziłem z pokoju, ale... Ej, a ktoś ich widział w ogóle poza pokojami? Bo jest taka opcja, że oni zginęli już na samym początku. Nie, ja widziałem, bo szedłem z Dyrkiem i właśnie był Kacper. Dosłownie na początku on w ogóle wyszedł z tych pokoi, od tego zacznijmy. Czyli pewnie poza pokojami się ugadali, że wracają tam mogło... z kimś. Bo to mogło się, bo nie wiem... W sensie, ja nie widziałem ich przez całą grę, więc bardzo prawdopodobne, że oni zginęli już na samym początku. Nie, ale Kacper wychodził. Ja widziałem. Bo nawet ja pamiętam Kacpra. No dobra, ale w jakim momencie? Na samym początku? To było na samym początku. Ja wyszedłem z sali i Kacper siedział przy samym wejściu do ten... No to mówię, nadal jest opcja, że oni zginęli na samym początku. To mógł w sumie wrócić i umrzeć. No właśnie, mógł wrócić, tylko... Dobra, to kto wyszedł ostatni z pokoi? No, teraz nikt ci nie powie. No to... Raczej niezbyt, no na pewno... To by było tak samo jak zapytać, kto jest zabójcą i ktoś nagle podskoczy. Nie, ja mogę powiedzieć. Nie, no. Ja mogę powiedzieć. Podnieś rękę, zabójco. Jarek, pamiętasz? My, ja, ty, Wojtek i Karol zostaliśmy, bo ty nas pytałeś, co to jest za ten człowiek, a ja mówię, że to jest największy zabijaka nasz tutaj. A, rzeczywiście. No, Wojtek, wtedy wyszliśmy. No i wyszliśmy wtedy. Tak. Ale nie wiem, czy w sumie Wojtek wychodził, nie widziałem go. Też nie wiem. Ja wiem, że Kacper potem wychodził, bo spotkałem go przy wyjściu. Znaczy przy wejściu do pokoi. No i tyle. Ogólnie za Dyrka mogę ten jakby go potwierdzić. Jeżeli naprawdę zginął na początku rundy, w sensie, że wyszedł z tego z pokoi i od razu się wrócił, to nie ma mowy, żeby Dyrka zabił, bo ja byłem cały czas z nim. Według mnie chyba siedzieliśmy z 2 godziny w pokoju tym nowym, bo się kręciliśmy na pokoju. Gołąbeczki, no. Miło, tu się nie odzywaj. Usiedliśmy sobie na wiatraku i się kręciliśmy w kółko, potem przyszedł na chwilę Pablo, posiedział chwilę z nami i poszedł. A Pablo gdzie był ten wcześniej, przed tym? Nie mam pojęcia, bo go nie widziałem, bo my siedzieliśmy już wtedy. Ale w sensie, no łaziłem po szkole chwilę. Mhm. Po szkole, no, potem poszedłem na górę i ich spotkałem. No. Potem wyszedłem i wyskoczyłem przez balkon i tam spotkałem Miłosza. Tak. A potem jak spotkałeś Miłosza, to ty wyszedłeś na zewnątrz? To co? Czekaj, co? Znaczy, no, gdzie poszedłeś, jak spotkałeś Miłosza, jak tam zeskoczyłeś? Na basen chyba. Na basen. Tak, poszedł na basen. No tam chodzi jak porypany, nie wiem, 2 razy widziałem, jak sobie tam idzie. Bo chciał się trochę pochrupać. Albo umyć krew może chciał. No, 2 razy go widziałem, jak stamtąd wracał, ja go pytałem, co tam. No to pewnie raz zaciągał Kacpra, umył się, potem drugi raz jeszcze tam było Wojtka i wrócił się znowu i się tak, znowu umył. Tak było, zaszczelcie mnie, koń. Ale tak poważnie o to na razie nic o tym dużo nie mówi. A Wanna ujebana, Karol, po chuju. Właśnie, Wanna była nieużyta, bo by się krew zmyła. O. Nie, no. Ja też mam swoje alibi. Jak ja wtedy wyszedłem z pokoi, spotkałem Kacpra.
sobie pomyślałem, że dobrym pomysłem jest takie, bo muszę, to chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że mi po prostu muli, jak za pierwszym razem wejdę do jakiegoś pomieszczenia. No, dlatego włożyłem sobie po mapce, gdzie tutaj może Miłość potwierdzić, że chodziłem po mapce i wchodziłem do drzwi, tam do szkoły i tym podobnych. Że ci się poprzetywało. Tak, żeby mi się poprzetywała po prostu mapa, nie? Żeby mi nie mówiło na kolejne jakieś, wiesz. Że jak ktoś idzie, no to nie, że kurwa ostatni zapieśniczał. No ja go widziałem epizodycznie co jakiś czas w sumie. No tak, co jakiś czas go widywałem. No to teraz Pablito. A nie, basenie, on był na basenie. A co po basenie, co nie było, Pablito? No, potem poszedłem do szkoły i chyba spotkałem Michała. Nie, wtedy poszedłem na zamek. Wtedy z Michałem poszliśmy na basen, tak? Tak, tak było. Soda! No, i po basenie to właściwie za Michałem cały czas. Cały czas słyszałem, zanim jego szedł. Zabij mnie, no, zwykle teraz, no. Zabij mnie. Do mnie. No tak było, tak. A Miłość? Ja ogólnie jestem najbardziej podejrzany z was wszystkich. Ja najbardziej stałem na Pablo, bo nie wiadomo co robi przed tym, jak was spotkał. No on tylko mówi, że kręci się po szkole, no to trochę śmierdzi, ale dobra, jak mówił. Ja bym stawiał na siebie, bo... Widzielibyś, chociaż nie. Bo nawet ja nie wiem, co robiłem. Musiałbym sobie wszystko poukładać we łbie teraz, jaka była kolejność. Bo ogólnie ja byłem wszędzie, nie? Ja z Jarosławem to się widziałem tak z 4 razy czyli co najmniej. W łazience Wojtka też. Wszędzie. Ale padłem i wypadłem, słuchaj. Wiem go jak mam plecy Wojtka, potwierdzam. Tak tylko zerknąłem. To ci się nie liczy, tak naprawdę mnie tam nie było. Smernął nas tylko. Nie tam z Jarosławem sobie... O, tam biliśmy się na schodach, ale to tam... No i potem tam poszedłem w kierunku szkoły, tam widziałem Karola. Ja ogólnie Karola widziałem 2 razy, jak nadbiegał z strony basenu, to jest bardzo podejrzane, bo możliwe, że faktycznie tam łapki mył. No nie wiem. No i tam sobie też byłem sobie bardzo długi czas w szkole w sumie, łaziłem też sobie. Tam potem sprawdzaliśmy górę, nie? Tam, pamiętasz Dyrek? Tam byłeś ty i Jarek. Sobie no, bo Dyrek by skarżył. No. Pamiętam. Taki ten, mały, nawet z tym kapeluszem. Ja się odwracam do tyłu, a to patrzę ty, jak się przestraszyłem. To poczekaj na Filipa. A potem tak, też... Filip to wiem, że się kibia. Potem też byłem sobie w bibliotece, zresztą możliwe... Patryk mnie widział zresztą. Jak... W bibliotece? Pamiętasz? W sensie szedłem w kierunku biblioteki. No byliśmy na górze, ty sobie spadłeś, ja za tobą i poszedłem w stronę toalety i ty w stronę biblioteki. O, no tak, no tak. Wybiegłem sobie i nie wiem w sumie, o której to więcej było godzinie. W sensie na zbiórce byłem, patrzę 18.56, a jestem niedaleko jadalni. No to skręcam sobie. No i wtedy już nie było zresztą Wojtka i Kaspra, to no. Rozpoczęły się poszukiwania. Najgorsze jest to, że dosłownie od początku nikogo nie wiedzieliśmy, to będzie w chuj trudno ustalić. Tak. To mógł się tam wrócić do tych pokoi, bo nie w ogóle tam całkiem zostać. No jestem prawie pewien, że zostali zaproszeni przez jakąś osobę. Znaczy Wojtek zaprosił. Wojtek to zaprasza do swojego pokoju, bo mówi, że coś tam będzie nam pokazywał, coś. A zapraszał? Tak? Znaczy już przed rozrywką coś teraz... mówił, nie? Aha. No wtedy coś mówi, były te punkty początkowe. No to zaprosił mnie właśnie wam osobę najwyraźniej. No. Dobra, to nie ma sensu przyznać się kto to. Michał, ty jesteś najbardziej podejrzany. Piąty raz z rzędu mordercą, co? Ja nie skarb mu po głowie, to się go rozboli. Tylko go mamy w głowie ewidentnie. Ej Michał, jesteś czy nie? No jestem. To, a to jest znowu wkurzony, że znowu na niego. Nie, teraz już nie macie dowodów, że to ja. No nie, no. No jeszcze nie mamy, a zaraz będziemy mieć, więc powiem coś. Jedynie na początek rundy to my mamy ustawiony z Dyrkiem. Bo siedzieliśmy w jednym pokoju cały czas. Ale tam aby na Jarek, pewno? Powiedzmy, że w miarę. No, czy aby na pewno? My od samego początku poszliśmy tam do pokojów razem. Czy aby na pewno? Do szkoły? Tak, no, szedłem za tobą cały czas. Ej, panowie, ja mam taką podpowiedź. Zastanówcie się, kogo bym wziął pod prysznic ze sobą. No mnie. To tak, Michała. Michała. Oj, Michał. Oj, Michał. Oj, oj, zamarkowały. Dobra, kto ma broń wyciągać? Odstrzeliwujemy go.
do zobaczenia będzie widzieć. Ej, dobra, to rzucę oskarżenie, a ktoś się będzie bronił. Mhm. No. Jarek. No, dawaj. Nie, rzuciłem oskarżenie, zabiłeś to. Powiedz mi, dlaczego tego nie zrobiłeś. No nie zrobiłem, już powiedziałem. Wyszedłem, tak? Spotkałem Kacpra, tak? Tak. No, no. Kontynuuj, on... śmiało. No, nie a potem wrócił, a ja zacząłem chodzić po pokojach tych w szkole przez wszystkie drzwi, tak? Żeby mi nie muliło. No i tak. Dobra, czyli poszedłeś za nim i go zabiłeś. No lecimy nie. Dalej. Karol, dlaczego go zabiłeś? Bo chciałem. Dobra, na niego boję się głosować. Ja bym się go bał. Miłosz, dlaczego zabiłeś? Dlaczego? Nie, dobra, jak to zrobiłeś, opowiadam. Jak to zrobiłem? Albo jak tego nie zrobiłeś? Nie no, ja powiem jak to zrobiłem. Ja się mówię, no patrzę przez te drzwi, przez szparkę. Przez szparkę. No i... Jak patrzę, jak delikatne dłonie Wojciecha dotykają plecków Kacpra. Zrobiło mi się tak źle, wchodzę, zabieram nóż Wojtkowi, zabijam ich i wychodzę. Dobra, jest miejsce i czas, jest motyw, mamy wszystko. Odstrzelajcie. Jest gejem. Miłosz pomylił po prostu gąbkę z nożem i tyle, no co? Zazdrosny był. Wyjąłem nóż z gąbki. I zabił nas obu jedną gąbkę. Wtedy właśnie to smaranie po plecach zaczęło być jakieś dziwne. Takie kłujące dziwnie. Sadomaso. Dobra Michał, ale tak czy tak nadal jesteś najbardziej podejrzany. Nie jestem ani trochę podejrzany. A może tak? Jesteś, he? Nie jestem. Nie. A może tak? Jesteś, nie, zaklepane przeplute przez tarte. Dobra, to co głosujemy, nie? Czekajcie, znaczy, bo ja Michała po raz pierwszy zobaczyłem... Po raz pierwszy Michała zobaczyłem parę godzin po rozpoczęciu rundy, gdzieś tak chyba z 5 godzin potem. To mi troszkę... No śmierdzi, mordy, to nie ja tym razem, mam już dość. O, zacząłem być agresywny. Nie, dobra, w sumie to tak właśnie można powiedzieć o każdym, bo jedynie widziałem tylko Dyrka i Miłosza na początku rundy przez większość czasu. A może zanim wyszedłem ich zabiłem, a już mnie skreślasz, co? No wtedy przecież Kacper był obok ciebie i poszedłem za tobą. Dobra. Masz mnie. Dobra, Pablo, ty jesteś... milczysz za bardzo. Zawsze jesteś taki rozgadany. O, zawsze. Do towarzystwa. A dlaczego teraz... zabiłeś? Powtarzam pytanie. Przecież powiedział. Mam powtórzyć odpowiedź, naprawdę. Tak, tak. Okej, wymyślmy motyw. Się. Wymyślmy. No bo tak bez motywu to głupio. Ja się trochę, nie boję. Bo chciał, ja słyszałem, tak mówił. Też słyszałem, że chciał. Bez motywu to głupio. No, tyle. No dokładnie. Patrz, masz teraz szansę mnie zabić. Karol, ja wiem czemu, bo pisze ci murder w prawym dolnym. To jest racja, dobry motyw. Racja. Reredrum. No ten... Ociechu. Mogę powiedzieć tyle, że to nie ja. Wow. Dobra, idziemy dalej. To na lewo od Pabla. Michał, przychodzimy do ciebie. Dlaczego to zrobiłeś? Michał, chyba już nie chce nic mówić. No Michał, ale no widzisz, no wszystko wskazuje na ciebie na razie. Ja wam mówię, chłopaki, zastanówcie się, z kim bym się kąpał chętnie w wannie, no. No tak, Michał. Ale nie no, wszystko wskazuje na Michała, w sensie no, Pablo dopiero co zeznawał, a na lewo od Pabla jest Michał. Patryk, powiedz coś. No coś. No, a na prawo od Patryka jest Michał. Wszystko na niego wskazuje. Mhm. Ja nie wiem. No, wszystkie dowody Miłosz, są na Michała. To jest. A ty... Kiedy wychodziłeś z pokojów? Kiedy wychodziłem z pokojów? Mhm. Mówię. W sensie nie wiem, czy Jarek widział, jak ja wychodzę za nim. Bo Jarek poszedł jako pierwszy. Potem ja. Dobra, czy ktoś został poza Wojtkiem i Kacperem, jak ty tam byłeś? Znaczy, mówię, tam był... Pewnie zabójca. Byliśmy z Jarosławem, z Pawłem. Błagam, nie mówcie tam Jarosław, to jest straszne. Jaro. Dobra, Jaro, lepiej. Jaro. Okay. O, byłeś tam z Jarosławem. Tak, no, Jaro. Ja nie mogę. Z Jarem, no. Z Pablem oraz z Wojciechem. I Jarek wyszedł jako pierwszy, potem ja. Pablo teoretycznie został z Wojciechem. Pablo, ale wtedy nie było. Nie. Nie? Uważasz, znaczy, że... Ja... Nie, no tak. No, no, ja nie wiem, czy on wyszedł w sumie za mną. Wyszedłem. No nie wiem, nie pamiętam. No, ale tak czy tak nie było wtedy Kacpra.
Nawet nie pamiętam, w którym kierunku. Jak ktoś pamięta, w którym kierunku Kasper nadbiegał? A? Jak nadbiegał? Gdzie? Ty powinieneś pamiętać. Gdzie poszedł Kasper, Patryk? No widziałem, jak on szedł w stronę jakby tych drzwi do szkoły i potem już go w ogóle nie widziałem. A ty gdzie wtedy szedłeś? Ła! Poszedłem z Dyrkiem do tego nowego pokoju. Zgadza się. Czy ty widziałeś, jak idzie w kierunku drzwi, ale nie widziałeś, jak tam wchodzi do środka? Nie widziałem. Może, że się zatrzymał. Tak, to wtedy pewnie. Michał do niego napisał. Mamy cię, gagatku. Nie chcę głosować na Michała, czy tak, czy siak. Ale nie, no, najpierw musimy połączyć kropki. Ej, miał... Michał musi się odstresować po tych wszystkich rundach ostatnich. Michał jest ewidentnie zbyt agresywny. No nie. Piąty jest. Adam, przy jedzeniu jest. Tak tego. Dobra, tak, to jest najbardziej podejrzany. No Michał. Kocz na... Nie jestem podejrzany, to jest kontrolować. Michał śmierdzi. Michał śmierdzi. No, według mnie to już przeszło śmierdzić. Według mnie podejrzane osoby to Miłosz, Aaron. Tak, Miłosz też. I Michał. I Michał. Jaro. Jaro? On powiedział Jaro. 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 Ej, Michał. Co? Powiedz Dlaczego, Jaro, Jarek? A potem powiedz Wiesław, ale bez wie. Jarosław. Wow. Michał, bystry jesteś. Ty bystrzaku. To ja poproszę jeszcze raz alibi Jarosława. Trzeci raz, kurwa, będzie wam to gadał. Trzeci raz. Another Jaro's alibi later. No to w takim razie Jaro odpada i jest Karol, no i zabijmy Karola. No to? Na pewno? Na pewno ktoś ma innych kandydatów poza... naszym kochanym Karolem i jakimś tam Miłoszem. Jakimś tam Miłoszem. Ale to... Ej, chłopaki, który to Karol? Nie wiem. Ten z dziwnymi oczami. Ten zabijaka. Popatrz na wszystkich i zadaj sobie pytanie, kto wygląda na największego Alvaro i to jest on. A ty i tak jestem najprzystojniejszy. O kurde. Bo już nie żyje. Bang. No, Jarek już nie żyje. Bang. Jakbym miał pistolet, to bym cię zastrzelił. Ale masz nóż, więc zrób to. Dobra, mam takiego protipa. Zeskrolujcie i naciśnijcie lewy przycisk myszy. Nie, ktoś, nie, ktoś nie powiedział, to nie jest śmieszne. Ej, nie działa, to jest. No u mnie też nie działa. No jak nie macie dodatkowej broni. Dobra, to my jesteśmy potwierdzeni z Karolem. Michał, no wszystko... potwierdzeni z Karolem! Nie. Kasper, no, uznajesz takie? Co? Kasper, uznajemy, co nie? Uznajemy takie potwierdzenie. Tak, myślę, że oni są niewinni. Proszę odstrzelić Michała. Piąty raz pod rząd wykonać. Ej, ale... mam takie jedno pytanie. Kto widział Michała... W sensie, no, kiedy widzieliście Michała po raz pierwszy, o. Nie denerwuj mnie, człowiek. Chcę tylko wiedzieć. Ja go tam widziałem. Od nikogo nie słyszałem, ale poczekajcie, bo od nikogo nie słyszałem, że ktoś mówił, że na początku widział Michała. I to mi trochę... No powiedziałem, że kto mnie widział, oni wtedy potwierdzili, wychodzę z wodospadu, gdzie przesiaduję zawsze na początku rundy. Tak, patrzę, Jarek i Miłosz. Dobra, czyli byli tam. Dobra. Tak, potem tak, patrzę dobra, Karol i z nim zapomniałem, zostaje do końca. Uspokój się, zapomniałem, że to Oj, hopy, hopy. No bo zanim się tam biłem z Jarosławem wtedy, to tam jeszcze, a z Jarkiem, to byłem sobie jeszcze w ten, we wnętrzu. Więc to trochę zajęło, zanim Michał tam w wnętrzu czego? No w szkole. Mojej wanny. Michała. Tak. Mojej wanny. No nie wiem, no nie wiem. Weźcie głosujcie, to nie ma sensu. Weźcie powąchajcie, kto pachnie mydłem. O. Michał nie pachnie. Morderca się umył i teraz pachnie neutralnie, więc w sumie nie ma sensu. Skoro morderca się umył, to nie może być Michał. No bo Michał pachnie na odwrót. No Michał śmierdzi najbardziej. Nie śmierdzi najbardziej, to jest słowo klucz. W tym przypadku to dobrze. Może tylko rękę zamoczył, jak ich zabiją. I tyle. Ty, co to za nowy przycisk? Okay. Naciśnij, zobacz. Co to jest? Kliknij to, legalnie możesz.
Wysadzie. Automata! Oluju. E? Nani? Nani? A to właśnie break dla tego, dla Monokumy. Tak. O. Aha, tak faktycznie. To Monokuma może breakować? Tak, bo on podczas debat w grze się czasem udzielał. Dobra, tak. Siadać. Kasper, tak, nie wiem, czy ty... Czyli nie ty ale możesz się... Ja grałem w ogóle wszystkie gry i też tam nie między nimi obejrzałem. Co mówisz, Michał? Co? A ty czasem nie mówiłeś, że możesz teraz w konsoli się ożywiać, czy coś w tym stylu? To działa tylko na TTRS, a nie. Chciałem to okay. zrobić bardzo, ale chciałem ogarnąć jakieś komendy. Dobra, debatujcie, bo to się ciągnie. No, nie wiem, ja bym szczerze strzelał, no bo to... Dobra, głosowanie, krótka piłka. No, zaczynając od Miłosza, idąc... Czemu na mnie? No nie mam pojęcia, jak to tam zrobić. Dla mnie albo Karol, albo mi. Dobra, ale no, Miłosz, Miłosz. Ja głosuję na Jarosława. Miłosz, na kogo głosujesz? Ja bym też zagłosował na Jarka, ale z drugiej strony on ma te niby problemy z tym. To, nie wiem, to na kogo przemawiam. Głosujesz? Niech będzie Jarek. Jarek. Jarek na kogo? Ja głosuję na Pabla. Pablo. Ja głosuję na Miłosza. Karol na kogo? Na Jarka. Na Jarka, Miło? Ja... Michał? Bo mu burci w brzuchu. Miłosz. Znaczy wszyscy wiem, że to Derek, no dobra, Patryk. I Patryk na tobie. No ja myślę nad Karolem albo Jarkiem. Taki masz wybór, no. Niech będzie Jarek, bo na niego jest więcej głosów. A, czyli przegłosowane. Czyli przegłosowane na Jarka. Nie. Jarek, wpisz w konsoli kill. Albo niech cię ktoś zastrzeli. Albo ogólnie to broń zniknęła, bo ogarnąłem jak ją usuwać. No to lol. Wpisz w konsoli kill. Cześć, jak to się robi? Klikasz, odpalasz tę konsolę i wpisujesz k i ale jak się konsola odpala? Tilda. Dobra, nieważne, Derek zabij nas. Ja nie mogę właśnie. Dawaj, tak i tak. O, czyli Jarek. Co? Ogólnie, jak byliście w jadalni, to wyciągnął nóż kurwa na oczach chyba dla Michała i kogoś jeszcze. A jak Derek się z nim biegł ja na górę schodami, się odciszałem, jak to on zaczął sprintować, nie? Serio? Tak. Ej, dobra, mnie nie wybiłeś. Lewy mądrze, żeby jednak głosować na tak. Jarka, a nie na Pablo. No. Dobra, zabijcie się wszyscy komendą. Nie, niech Jarek się zabije. Slejuj ja go. Ja go zabiję. Sprintować go trzeba, bo się odpala za bardzo. Ale to było fajne morderstwo. I nie było ustawione. Wojciech mówi, chodźcie się ze mną wykąpać. No. I weszliśmy i nas rozjebał.